oszczędzi się, bo zjeść trzeba. No, ja pracowałam 33 lata. A jakie emerytury pani ma około? 2500. 500 zł idzie na mieszkanie. Pani przykręca kaloryfery, czy nie bardzo? Przykręcam. Ogrywam. Czy zadowolona pani z emerytury swojej, czy nie bardzo? Absolutnie. Dlaczego? 1/3 emerytury idzie na opłatę mieszkania. A gdzie media? 1/3? 1/3. A jakie emerytury pani ma około? Poniżej dwóch, powyżej? Tak. 2500. No tak średnio, ale bardziej przeciętnie. 800 zł idzie na mieszkanie, czynsz. To są normalne ceny mieszkania w tych czasach. Oczywiście, że nie. Za drogo. A gdzie reszta? No przecież media, jakieś leki chyba trzeba. Leki, media. Prąd ma iść w górę. 50%, 60-70% słyszała pani, że ma zdrożeć po drugiej połowie roku? No, wiem o tym. Obawia się pani? Bardzo. Da się na czymś oszczędzić, czy już nie bardzo? No, na pewno nie. Lek, da się w wodzie, nie wiem, w ubraniach jakichś. Na wodzie można, nie trzeba się kąpać w pełnej wannie, prawda? Ale tak, na gazie nie oszczędzi się, bo zjeść trzeba. No już. Zimę pani przykręca kaloryfery, czy nie bardzo? Przykręcam. Pani musi przykręcać. No, oczywiście. I w jakiej pani temperaturze siedzi? Tak, 17, 18, 20? 20 stopni. Tak, bo lubię ciepło, jestem już stara, to. Pani się trzyma. Jedzenie poszło w górę? Ile chleb kosztuje na przykład? A ten 3,60. A wcześniej ile kosztował? 10 lat temu? A to już nie pamiętam, ale na pewno złoty 50 albo gdzieś tak połowa tego, co teraz. Co musiałby rząd zrobić, żeby pani była zadowolona? Jak pomóc emerytom można by było, żeby pani coś pomóc? Ogólnie no, emerytom. Niech nam dadzą najniższo krajowo i już. I sprawa będzie rozwiązana. A to będzie uczciwe, no jak ten pracował 10 lat, drugi 40. No ja pracowałam 33 lata. To bardzo dużo. Bo 3 lata szkoły zawodowej. 30 lat pracy. Jak pani myśli, za tyle lat pracy? Powinna być większa chyba. W hucie starej, na starej hucie kobiety były utrącane na każdym kroku. Czyli co z tymi składkami było nie tak? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, mniej zarabialiśmy. A na normalnie pani była umowy, na stałe, nie to, tak, znaczy tak, na cały wymiar. Bo ta młodzież się garnęła do sportu, a nie do sportu palcami po telefonie. Ja wychowałem się, że miałem 3 godziny WF-u. Interesowały mnie skoki, biegi, w których bardzo często i w powiatowych uczestniczyłem, że uczymy się innych języków, ale nie wprowadzajmy ich do naszego języka jako stałe. A co na przykład lektury wycofać? Mickiewicza, Sienkiewicza, jak pan to ocenia? Ja uważam, że jeśli chodzi o lektury, powinny zostać, bo te, które w tej chwili oni próbują narzucić, nie dają światła takiego jakiegoś na myślenia na przyszłość. One po prostu są tu i teraz. Ale dużo osób mówi, że już to słownictwo jest nieaktualne, że nie rozumieją tego. A może czas powrócić do słownictwa starego? Rozumiem. To byłoby lepiej. Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili słownictwo, które jest narzucane, bo tak można powiedzieć, i tworzone, ono nie jest z samych naszych słów. Czyli wszystko prowadzi to w złą stronę, według pana? No według, tak, no proszę pana. Dobrze, niech będzie, że uczymy się innych języków, ale nie wprowadzajmy ich do naszego języka jako stałych. Rozumiem. Czy nie za późno oni wychodzą ze szkoły, bo nie mają czasu na pasji i tak dalej? O której pani tak wychodzi, ile tych lekcji? Powinno być tak jak przedtem. 6, 7 to jest górka.